Dziś jest 4 grudnia, piątek. Dziś otwierasz czwarte drzwi i dowiadujesz się, dlaczego warto być zawsze uczciwym. To jest podcast Opowiadania Adwentowe, a to jest opowiadanie o stolarzu. Pewien starszy stolarz był gotowy do przejścia na emeryturę. Zdecydował, że już dość się napracował i chciał w końcu więcej czasu spędzać ze swoją rodziną, z żoną i dziećmi. Starszy mężczyzna powiedział swojemu pracodawcy, właścicielowi dużej firmy budowlanej, o swoich planach opuszczenia firmy. Pracodawca bardzo się zmartwił, ponieważ starszy stolarz był bardzo dobrym pracownikiem, ale uszanował jego decyzję. Poprosił go jednak, żeby jeszcze przed opuszczeniem firmy zbudował jeden, ostatni dom. Stolarz niechętnie, ale się zgodził. Jednak praca nie sprawiała mu już takiej radości. Nie chciało mu się już robić wszystkiego najlepiej, jak potrafił. Nie wkładał już w swoją pracę tyle serca. Wszystko robił jakby od niechcenia i aby jak najszybciej skończyć. Nie dbał o to, żeby dom był wykonany jak najlepiej. Oto tylko o to, żeby praca się w końcu skończyła. Marzył o ostatnim dniu pracy i często pracował na skróty, niedokładnie i trochę nawet byle jak. W końcu skończył pracę. Bardzo się cieszył, że mógł powiedzieć właścicielowi firmy, że to już koniec jego pracy. Gdy powiedział pracodawcy, że dom jest skończony i można go przekazać nowemu właścicielowi, ten odpowiedział: Ty jesteś nowym właścicielem tego domu. To jest teraz twój dom i to jest prezent ode mnie dla ciebie za wiele lat ciężkiej i dobrej pracy. Stolarz nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Stał z szeroko otwartymi oczami i dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, co robił. Zbudował dla siebie byle jaki dom. Dom, który miał wiele usterek, wad, niedoróbek. Stał tak i myśli kłębiły mu się w głowie. Co ja zrobiłem? Dlaczego nie zbudowałem tego domu? Dlaczego nie jest tak jak zwykle? Czemu nie robiłem to najlepiej jak potrafiłem? Dlaczego ten ostatni dom zbudował inaczej niż wszystkie inne? Teraz będę musiał mieszkać w domu, o którym wiem, że jest zbudowany byle jak. Pamiętaj, każdą pracę, którą wykonujemy, wszystko co robimy w domu, w szkole, w pracy, powinniśmy robić najlepiej, jak potrafimy. Uczciwie, rzetelnie, wykorzystując zdolności, które mamy. Uczciwość popłaca. To już jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.